Po wtorkowym potwierdzeniu 28 nowych zakażeń koronawirusem w środę nastąpił spadek liczby dodatnich wyników. Potwierdzono 5 nowych zachorowań, 3 zdiagnozowane osoby to mieszkańcy miasta, 2 pozostałe powiatu. Dzień wcześniej w mieście potwierdzono 18 zakażeń, a w powiecie 10. Ogółem od początku pandemii w Suwałkach i powiecie ziemskim suwalskim zakażeniu potwierdzonemu testem uległo 368 osób. 3 zmarły, 198 wyzdrowiało. Aktywnych zakażeń na dziś jest na tym obszarze 172, z czego w mieście 130. W sąsiednim powiecie sejneńskim aktualnie izolowane są w domach 24 osoby. Hospitalizowanych jest 2 mieszkańców tego terenu. Liczba ozdrowieńców to 42 osoby, 2 chorych niestety zmarło. Dzisiaj o zakażeniu koronawirusem poinformował na swoim profilu na Facebooku człowiek, który wprawdzie nie mieszka w naszym regionie, ale jest dla wielu mieszkańców Suwalszczyzny autorytetem i wzorem. Jurek Owsiak, twórca i lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów. Weekend był trudny, ale powoli objawy mijały. W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa, przyszła i po prostu odchodzi. We wtorek zrobiliśmy jednak testy i okazało się, że wynik jest pozytywny. To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus. Gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już się zdarzyło nieraz i dzisiaj byłbym już w fundacji. Wyniki testu zmieniły jednak te plany o 180 stopni. Dlatego apeluję do Was, nie bagatelizujcie nawet najmniejszych objawów. Dbajcie o siebie. Czytamy w jego wpisie.